Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie Q&A. Jestem właśnie na Genie Antempo na kawce, a tak właściwie to na herbatce, bo jest już godzina 18.30 i boję się, że nie zasnę wieczorem, więc dzisiaj odpuszczam kawę i piję sobie herbatę owocową. Także zapraszam Was dzisiaj na Q&A, a pytania będą tak nietypowo z Twittera. Jeżeli chcecie mnie śledzić na Twitterze, to jest mój Twitter, możecie tam iść i mnie śledzić. Twitter jest platformą, na której najłatwiej się ze mną skontaktować, bo ja odpowiadam praktycznie na więcej niż połowę wiadomości, które są tam do mnie kierowane. No jest najwygodniej, czyli na pewno, jeżeli chcecie o coś zapytać czy coś, to najlepiej kontaktować się ze mną na Twitterze, to jest najszybciej, najlepiej i tak. Miałaś może jakieś wpadki językowe? Milion! Za każdym razem, gdy zamiast cao powiem cao, to czuję w głowie, że robi mi się gorąco i zastanawiam się, czy jakoś to wpłynęło na sens całej wypowiedzi. Znaczy cao, ogólnie słowo cao, jeżeli jest na jakimś tam tonie innym niż czwarty, to jest to po prostu część jakiegoś słowa. Cao na czwartym tonie to jest fakt. Jakie słowo po chińsku wydaje ci się najśmieszniejsze? Już kiedyś mówiłam i to jest changjinglu, czyli żyrafa. Jeleń o długiej szyi. Czy to prawda, że Chińczycy z mainlandu są powszechnie znienawidzoną grupą turystów w Azji? Żeby tylko w Azji. Nie, Chińczycy z mainlandu są powszechnie znienawidzoną grupą turystów wszędzie. Ale myślę, że to wynika raczej ze skali, to znaczy jest ich wszędzie pełno i wszystkie te zachowania, które mogą przeszkadzać ludziom z innych krajów, eskalują do bardzo, bardzo dużych rozmiarów. To znaczy, mamy na przykład Chińczyka, który rzuca peta na chodnik. No to nie mamy Chińczyka, który rzuca peta na chodnik, tylko mamy tych Chińczyków 20 tysięcy. Potem jest 20 tysięcy petów na chodniku. Albo nie mamy właśnie jednego Chińczyka plującego na chodnik, tylko mamy 20 tysięcy tych Chińczyków plujących na chodnik. Więc no właśnie. Chińczycy z Hongkongu nie chcą być utożsamiani z Chińczykami z mainlandu. Czy to działa w drugą stronę? Nie, w drugą stronę nikt się tym nie przejmuje. Nie słyszałam jeszcze, żeby Chińczyk z mainlandu nie chciał być. Nie, no zresztą nikt chyba tak nie zrobił nigdy czegoś takiego, że ktoś widzi Chińczyka, bo on jest na pewno z Hongkongu. Nie, no raczej jak się widzi Chińczyka, to on jest z Chin. Nikt chyba nie powiedział, że widzi jakiegoś Azjatę i mówi, o to jest Hongkończyk. No nie, to nie działa w drugą stronę, działa tylko w jedną stronę, czyli Chińczycy z Hongkongu nie chcą być utożsamiani z Chińczykami z mainlandu, a w drugą stronę nie wiem, nie widziałam jeszcze, żeby ktoś tak pomylił w drugą stronę kogoś. Poprowadzisz kiedyś Zapytaj Beczkę? Po twoim Twitterze przypuszczam, że byłoby to bardzo ciekawe. To nie do mnie to pytanie, tylko do prowadzących Zapytaj Beczkę to raz. A dwa, że jak nie będzie Zapytaj Beczkę ze mną, to jest cały czas mój Twitter. Możecie czytać mojego Twittera i tutaj będzie Zapytaj Beczkę w moim wykonaniu. Performance taki, Weronika, alternatywny Zapytaj Beczkę na Twitterze Weroniki Truszczyńskiej. Jak wygląda egzamin na prawo jazdy w Chinach? Podobnie jak w Polsce, teoria plus praktyka. Gdzie trzeba zgłosić chęć zdania prawo jazdy z ludźmi mniejszych miast i wsi? Są oczywiście takie centra, gdzie się zdaje prawo jazdy. I tak jest teoria plus praktyka, chyba że jesteście obcokrajowcem, który chce sobie wyrobić po prostu chińskie prawo jazdy, bo międzynarodowe prawo jazdy nie obowiązuje w Chinach, czy nie jest uznawane. Więc jeżeli jesteście sobie obcokrajowcem, chcecie mieć chińskie prawo jazdy, żeby móc prowadzić w Chinach samochód, to musicie zdać tylko teorię. Zdajecie tylko teorię, która jest po chińsku lub po angielsku, co moim zdaniem wydaje się mega bzdurne, bo bardzo często na znakach na ulicy jest napisane coś tylko po chińsku, więc zdacie sobie po angielsku i nie będziecie potem wiedzieli, co jest napisane na znakach. Okej. Okay. Czy Chińczycy mają dystans do siebie? Czy można z nich pożartować? Czy im coś wytknąć? Przeczytajcie sobie te wszystkie newsy, w których jest napisane, że ktoś polubił post Dalaj Lamy na Twitterze i go wywalili z roboty za to. I wtedy pomyślcie sobie jeszcze raz, czy Chińczycy mają jakikolwiek dystans do siebie. To znaczy powiesz coś złego i zaraz się napada armia chińskich troli, albo ogólnie chińskich internautów, którzy będą cię krzyczeć, ty nie szanujesz Chińczyków, ty nie rozumiesz Chin. A potem ja jako Chińczyk założę sobie kurtkę ze swastyką, albo tym orłem, albo flagą Konfederacji, nie rozumiejąc kompletnie co to znaczy, bo Stany Zjednoczone mają tylko 500 lat, ale ty nie rozumiesz historii Chin, 5000 lat. Ja nie rozumiem historii Stanów Zjednoczonych, które mają tylko 500 lat. Jak wygląda sprawa czytelnictwa w Chinach? Jest wysokie, niskie, źle widziane, promowane? Nie no, jak może być źle widziane czytelnictwo? Czytelnictwo ogólnie na plakatach takich propagandowych często jest gdzieś tam eksponowane, że warto czytać, żeby nie zdradzić kultury i tak dalej. Tylko pamiętajcie, że na przykład zagraniczne książki są, nie wolno sprzedawać nie wolno sprzedawać książek wydanych za granicą w Chinach, czyli nie można czytać na przykład po angielsku książek niezaakceptowanych przez cenzurę, bo to nie idzie. Więc czytelnictwo tak, ale tylko tak jak chce partia. A nie, że tam czytacie sobie jakąś książkę o tym, że Zhou Enlai był gejem. Bo był. Opowiedz o tym, jak farbujesz włosy. Włosy farbuję przeważnie sama, bo jest za drogo w Chinach. I gdybym chciała zrobić sobie włosy czymś innym niż gównianym tonerem, który za 2 tygodnie już nie będzie nic na moich włosach,
no to musiałabym zapłacić bardzo dużo pieniędzy, z 1000 juanów, nawet trochę więcej, to tam z 600 zł gdzieś by trzeba było włożyć, więc włosy farbuję sobie sama. Odrost jednego dnia odbarwiam, a drugiego dnia po prostu nakładam różową farbę, Goldwell Lumen i tyle. I się trzyma. Więc kiedy przeprowadziłam się do Chin, nauczyłam się sama sobie farbować włosy. Według Ciebie tony w języku chińskim są łatwe czy trudne? I jak można je najłatwiej ogarnąć? Według mnie tony są łatwe, dopóki jesteś w klasie z nauczycielem, który wypisuje Ci pinyin na tablicy i każe czytać. A potem idziecie na ulicę, chcecie z kimś pogadać i zamiast cao wychodzi cao i już jesteście w dupie. Także wiecie, ja też jak słucham swoich nagrań po chińsku, znaczy mówię coś gdzieś po chińsku i potem to jest nagrane i słyszę, od razu wyłapuję błędy, co gdzie źle powiedziałam, gdzie użyłam nie takiego tonu, albo gdzie coś pominęłam, bo jak się słyszy siebie albo kogoś innego, to bardzo łatwo jest wychwycić to, że ktoś coś powiedział na złym tonie, ale jeżeli sami mówicie, to nie. To trzeba się pilnować bardzo, bo często jest tak, że mówicie, wydaje wam się spoko, a potem po usłyszeniu siebie z nagrania słyszycie, że jednak nie spoko. Jak wyglądają znajomości między Chińczykami a obcokrajowcami? Czy Chińczycy otwierają się na takie znajomości, czy jednak traktują je z pewnym dystansem? Nie jest łatwo, ale to chyba jest cecha każdego kraju Azji Wschodniej. Chiny, Japonia, Korea Południowa, oni są tak przekonani, że jednak taka prawdziwa przyjaźń może zaistnieć tylko pomiędzy dwiema osobami z tego samego kraju, co jest bzdurą ogólnie, no ale oni tak twierdzą bardzo często. Ale ja wam powiem taką radę ze swojego życia. Najłatwiej jest się zakumplować z outsiderami chińskimi. Wiecie, outsiderzy chińscy, tatuażyści, DJ-e, coś tam fotografowie uliczni, osoby, które robią jakieś, wykonują jakieś takie zawody kreatywne, zawody, no nie mają prawdziwej pracy, tylko robią jakieś takie freelancerskie rzeczy, bo oni sami się czują jakoś tak na zewnątrz tego społeczeństwa i wiedzą, jak to jest być kimś z zewnątrz, tak? Bo jeżeli jesteś tatuażystą, to tutaj w Chinach wiele osób nie będzie cię brało serio. Albo jesteś dla nich ćpunem, który non stop tylko ćpa i pali zioło i nic nie robi. Albo jesteś człowiekiem, którego nie przyjęli do żadnej prawdziwej pracy, bo sobie zrobił pełny tatuaż, jak miał 15 lat i teraz już nie ma żadnego innego wyjścia, tylko zostać tatuażystą i palić zioło. Więc ten typ ludzi bardzo chętnie się kumpluje z obcokrajowcami. Moi znajomi w większości to są tacy outsiderzy, znam bardzo dużo tatuażystów, DJ-ów, czy właśnie jakichś ludzi, którzy na przykład kręcą filmy. Od czego jest zależna cenzura w filmach puszczanych w Chinach? Czemu sceny łóżkowe są wycinane? No bo demoralizują! Tutaj muszę nadać trochę kontekstu. Oglądałam ostatnio Lady Bird. Lady Bird oglądałam sobie na chińskim streamingu. Oglądałam na tym, na ITC, oglądałam Lady Bird, bo jest. I obejrzałam i tam mi się w połowie filmu zaczęło coś nie sklejać, relacja pewnych dwóch bohaterów. I potem obejrzałam sobie recenzję na kanale Ikaboda. Lady Bird i okazało się, że oni spali ze sobą, znaczy ta dwójka bohaterów, a ja o tym nie wiem, bo wycięli to. Niska cenzura to wycięła i wczoraj obejrzałam sobie też Moonlight po raz drugi, bo widziałam wcześniej ten film i też jest wycięta scena na plaży i te dwie sceny zostały wywalone właśnie dlatego, że nie wiem, demoralizują ogólnie wszystkie takie sceny łóżkowe. Nieważne, czy to kobieta, mężczyzna, czy to jakieś sceny homoseksualne, wszystko jest wycinane, bo cenzura twierdzi, że w kinach takie rzeczy nie powinny być pokazywane, bo to demoralizuje dzieci, a seks nie wolno uprawiać przecież, ale róbcie jak najwięcej dzieci, bo nam tutaj populacja spada, więc dzieci tak, seks nie. To chyba się nie klei. Dalej. Jak Chińczycy w sklepach i restauracjach reagują, kiedy mówisz płynnie po chińsku? Normalnie, to jest Szanghaj. Nie róbmy z Szanghaju jakiegoś miejsca, gdzie nikt nie widział nigdy obcokrajowca, bo w Szanghaju naprawdę całkiem sporo obcokrajowców mówi po chińsku. Jest tutaj masa zagranicznych studentów, którzy się uczą chińskiego, albo ktoś po prostu tu mieszka ileś lat. Więcej jakby bardziej są zaskoczeni, jeżeli ktoś mówi po szanghajsku. Obcokrajowiec jakiś. Jest bardzo niewielka grupa obcokrajowców, taka garstka, którzy mówią płynnie po szanghajsku, ja nie należę do tej grupy, ale jeżeli ktoś mówi po szanghajsku, to już jest tak naprawdę mega pro, bo to jest mega bezużyteczny język. Chciałabyś polecieć do Indii albo Kambodży? Raczej do Kambodży, Indie tak średnio mnie kuszą. Kambodża, ogólnie tam południowo-wschodnia Azja, bardzo chętnie. Czy zdarzyło ci się, że zostałaś ukarana za nagrywanie w jakimś miejscu? Nie, parę razy mnie skądś wyrzucono, powiedzieli, tu nie można robić streamów. Bo Chińczycy myślą, że jak ktoś nagrywa, to zawsze robi stream. Więc parę razy mnie skądś tam wyrzucono, że a tutaj proszę nie robić czegoś tam, więc poszłam w inne miejsce i tyle. Ale tak to nie, tak nie ma, że chyba, że są kary pieniężne. Chyba, żeby nagrywał jakiś budynek rządowy albo coś, to wtedy by coś mogło się stać. Czy i jak chińskie filmy różnią się od tych zachodnich? Jaki jest twój ulubiony? Ja oglądam chińskie filmy zawsze, jak ktoś mnie poprosi, hej, chodź ze mną do kina, a to jest...
Nie cierpię ani chińskich, ogólnie azjatyckich komedii nie cierpię, ani komedii romantycznych, ani komedii, bo one mają taki bardzo, wiecie, chiński humor, taki mega, że ktoś się przewróci i to jest śmieszne, albo że facet się przebierze za kobietę i to jest śmieszne, albo facet przypadkiem pójdzie do damskiej toalety i to jest śmieszne, trochę humor jak ten. Jak z polskich komedii romantycznych, tylko że gorszy. Kompletnie mi się te filmy nie podobają. Ogólnie z chińskich filmów to tylko te takie klasyki są spoko. I filmy z Hongkongu. Filmy z Hongkongu były zawsze super. Obejrzyjcie sobie Happy Together. Bardzo mi się podobał ten film Happy Together z Hongkongu i z Tajwanu. Ogólnie filmy z Hongkongu i z Tajwanu są lepsze jakościowo niż ta kultura z mainlandu. Czy zrobisz może lekcję chińskiego, jak która w Korei robi koreański? Kurczę, chyba nie, bo ja się nie czuję, nie poczuwam się do tego, żeby uczyć ludzi, nie mam takiego daru, żeby takiego przekazywania wiedzy takiej bardziej technicznej, że tutaj musicie powiedzieć tak, tu musicie wymówić tak, tutaj jest półgłoskę i tę samogłoskę i musicie tak się nauczyć tego tonu. Ja chyba bym nie umiała tego wytłumaczyć za bardzo, więc no nie wiem, nie czuję tego, żebym miała coś takiego robić. Zresztą jest w internecie pełno tego i wiem, że nikt tego nie chce oglądać. Jakby puszczę to i będzie potem tam 5000 wyświetleń pod tym. Także trochę nie widzę sensu, bo za mało ludzi jednak chce się uczyć chińskiego. No nie oszukujmy się, nie ma jakiejś ogromnej rzeszy ludzi, którzy by chcieli się teraz uczyć chińskiego, jak na przykład angielskiego czy niemieckiego, także średnio. Ktoś tu jeszcze pytał mnie o ten, o to, żeby opowiedzieć coś o społeczności LGBT+ w Chinach, ale nie zrobię tego, bo za dużo jest. Jakby muszę nagrać o tym cały film, tylko muszę ogarnąć znajomych LGBT tutaj, żeby wystąpili w tym filmie i wtedy sobie pogadamy. Bo to jest zbyt obszerny temat, żeby w ogóle go poruszyć w jednym Q&A. Będzie cały film, jak się wreszcie zbiorę i nagram. Także dobra, to jest tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Możecie mnie followować na Twitterze tutaj, albo na Instagramie tutaj, albo ogólnie gdziekolwiek. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie!